za nami 9 milionów jednostek różnych materiałów bibliotecznych, od książek, przez czasopisma, dokumenty życia społecznego, nuty, mapy, aż do dokumentów elektronicznych na nośnikach fizycznych. A przed nami niezliczona liczba dokumentów elektronicznych online. Ja rozumiem, że jeśli biblioteki mają przetrwać, a cały czas ta wiara w nas tkwi, to nie możemy bojkotować całego tego świata, który w dużym stopniu zaczął odbywać się poza nami. Nie jesteśmy już w stanie objąć ani naszymi klasyfikacjami, ani naszymi sztucznymi językami, ani naszą niestety wyobraźnią wszystkiego tego, co się dzieje w przestrzeni kultury. Czy to dobrze, czy źle, jest przedmiotem spotkań innych gremiów. Bibliotekarze nie dyskutują w tym rozumieniu z rzeczywistością, tylko tę rzeczywistość katalogują i udostępniają. Biblioteka Narodowa nie jest tylko centralnym repozytorium dokumentów fizycznych, dokumentów papierowych. Nie przechowuje również dokumentów pergaminowych bądź na innych nośnikach fizycznych, jak liście palmowe, a mamy z XVII wieku na przykład słownik na tym nośniku. Jest również centralnym repozytorium dokumentów cyfrowych. Do tego minister kultury w październiku zeszłego roku powierzył Bibliotece Narodowej funkcję centrum kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych, określając szczegółowo obowiązki w tym zakresie, obowiązki, które Biblioteka Narodowa ma wypełniać wobec całego świata bibliotecznego. Jest to po pierwsze pilnowanie standaryzacji, wszystkich standardów, w których są tworzone dzieła elektroniczne. Przygotowanie centralnego repozytorium jako miejsca, w którym będzie można złożyć kopię dokumentów cyfrowych, tego miejsca, które również będzie dla Biblioteki Narodowej takim centrum. I rzecz, która jest najważniejsza przy dzisiejszym spotkaniu, Biblioteka Narodowa jest również odpowiedzialna za doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w zakresie digitalizacji, w zakresie całej przestrzeni cyfrowej. Jest to odpowiedzialność, która nie rozciąga się wyłącznie na bibliotekarzy bibliotek publicznych, bowiem zgodnie z ustawą o działach minister kultury jest odpowiedzialny za biblioteki w ogóle. Tak zostało to podzielone w strukturze całego państwa. Stąd zależy nam bardzo, aby doskonalenie zawodowe odbywało się nie tylko w świecie bibliotekarzy publicznych, ale także bibliotekarzy szkolnych, bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych, z bibliotek naukowych, tym również uczelni wyższych. Rozpoczynamy dzisiaj seminarium bardzo interesujące, seminarium, w którym stawiamy pytania, na które wchodząc nie mamy odpowiedzi. Myślę, że duża część z nas będzie bardzo zainteresowana i referatami, i dyskusją, która się wywiąże, dlatego że prawo, które pozwala nam funkcjonować, bo inaczej społeczeństwo, które nam pozwala funkcjonować w tych ramach, musi być przestrzegane. Świat cyfrowy otworzył zupełnie nowe przestrzenie i tak naprawdę sprowokował nas do zadania podstawowych pytań, które sobie stawiamy dla różnego typu dokumentów, które sobie stawiamy dla sposobu udostępniania tego zasobu, który gromadzimy i w zakresie bibliotek narodowych, jak i w zakresie innych typów bibliotek. Nasza misja jako bibliotekarzy oczywiście pozostaje niezmienna. Zależy nam na tym, aby w jak najskuteczniejszy, jak najlepszy, najbardziej wiarygodny, odpowiedzialny sposób udostępnić maksymalnie dużo i maksymalnie za darmo. Ta misja jest niezmienna. Świat cyfrowy powoduje jednak, że wchodzimy dużo mocniej niż dotychczas w przestrzeń komercyjną, w przestrzeń chronionych praw autorskich, z których duża część twórców kultury żyje. Stąd też i my musimy z tą delikatnością i z wrażliwością ten świat traktować. Już nie fizyczne przeszkody, jak dojazd do budynku biblioteki, ograniczają dostęp. Dzisiaj dzięki internetowi jest to powszechne.
Te pytania, jak rozumiem, będą przedmiotem Państwa rozważań. Niestety nie mogę wziąć udziału w całości Państwa spotkania. Będę oczekiwał na konkluzję. Bibliotekę Narodową mnie osobiście będzie reprezentowała pani Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora do spraw rozwoju Biblioteki Narodowej i jednocześnie członek zespołu do spraw digitalizacji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przewodnicząca podzespołu do spraw współpracy międzynarodowej tego zespołu. Także jeśli Państwo pozwolą, oddam Pani Dyrektor głos, jednocześnie życząc Państwu owocnych obrad i konkluzji na koniec spotkania. Dziękuję bardzo.